ktoś kupuje coś, nie wiem, no mam napój i tam pisze termin do jutra. Nie mogą tego już w obrocie dać, muszą to wywalić. A dwa, no po prostu każdy człowiek radzi sobie na swój sposób. Ja się nie wstydzę. Czego mam się wstydzić? Dużo ludzi chodzi po śmietnikach i zbiera jedzenie. A wiecie o tym, że... Testowa wiadomość 0 zł. A wiecie o tym, że jedzenie idzie w górę, to wszystko... Nie mam czego się wstydzić. A wy mi tutaj piszecie tego typu. Ciekawy jestem, czy która z was osób nie chodziła po śmietnikach, nie grzebała. A serwisa byli, to jak się mówi. Dlatego teraz mówię, ja się nie wstydzę. Ktoś mnie tam złapał pod milą. Ktoś mi zrobi dobrą reklamę, dość ma fajnie. Krótko na temat Benz. Po prostu ja tak mówię, no nie jest wstyd tego typu Benz. Tylko tak mówię, no wstyd jest coś takiego, że Anton, to ja nie robiłem tego, nie. No ja tak mówię, no przykro mi jest to powiedzieć, ale taka jest prawda. No, widzicie, no ja tak jak mówię, ja się nie wstydzę. Są osoby, które naprawdę mają kiepsko tam w życiu, finansowo i inne rzeczy. A są sklepy, tak jak mówię, każdy sklep musi to wyrzucić. Nie dadzą ci wam w promocji coś, bo to jest tak. Janusz, kupiec i co menelu przegrałeś? Przyznałeś się, że jesz przeterminowane żarcie ze śmietnika. Tiger przegrał, Janusz jest górą, Benz będzie. Masz się wstydzić, że jesteś menelem. Tylko menele chodzą po śmietnikach 1 zł i 53 grosze. O tego zarzem, że nie jestem menelem, ani nie jest wstyd iść po śmietnikach, bo dużo ludzi tam chodzi i szuka jedzenia. Ale dzięki temu zrobiliście mi fame. Krótko na temat Benz. Prawda, weź się za robotę, a nie grzebiesz w śmieciach, menelu. Podobno kierownikiem mili byleś bajkopisarzu. Teraz Kobra na ciebie zarabia, a ty siedzisz jak przegrywna i nic nie robisz, 3 złote. Nie znasz życia, nie znasz niczego, a mówisz takie bzdety tutaj. Trochę chłopy, trochę nie tak, halo, Benz. Kupiłem sobie